Grzegorz Skawiński kończy niedługo 70 lat. Niewielu wierzy, że zdmuchnie tyle świeczek na torcie. Jak dba o siebie lider Ona i Kombi? Grzegorz Skawiński występował w wielu zespołach muzycznych. Najbardziej znany jest ze stworzenia Ona, w którym debiutowała Agnieszka Chylińska. W tej chwili, od 2003 roku, na stałe związany z zespołem Kombi. Nie wybiera się jeszcze na muzyczną emeryturę, a po wyglądzie trudno odgadnąć jego prawdziwy wiek. Grzegorz Skawiński miał problemy z narkotykami, muzyk w rozmowie z Łukaszem Jakubiakiem przyznał, że miał w swoim życiu takie chwile, gdy sięgał po różnego rodzaju używki. Miałem takich lat parę w życiu, kiedy bardzo fajnie się bawiłem, ostro. Nic nie było mi obce, żadne używki i tak dalej. Starałem się kontynuować ten stan euforii gdzieś tam, a dzisiaj już tego nie potrzebuję. Bardziej potrzebuję stanu wyciszenia niż stanu euforii po koncercie. Trwało to parę ładnych lat. Myślę, że spokojnie ze 20, powiedział Grzegorz Skawiński. Artysta zapewnił w dalszej części wywiadu w 20 metrach kwadratowych, że od kilku lat przestał zażywać substancje zmieniające świadomość. Tak dba o siebie Grzegorz Skawiński, muzyk był gościem Bartosza Boruciaka. W raptownych rozmowach odpowiedział na pytanie, ile ma lat. Prowadzący był zdziwiony faktem, że jego rozmówca niedługo kończy 70 lat. Grzegorz Skawiński nie wygląda bowiem na swój wiek. Dlatego Boruciak spytał gwiazdora, jak ten o siebie dba, trochę dbam o siebie, trochę się ruszam. Mam określoną dietę, powiedzmy, trochę się ruszam. Ale nic specjalnie nie robię, zaskoczył odpowiedzią Skawiński, dodając, że codziennie suplementuje się witaminą D. Okazuje się, że nie wszyscy wierzą w to, ile lat skończy za chwilę artysta. Podejrzewają też, że młodzieńczy wygląd Grzegorza to kwestia zabiegów chirurgii plastycznej. Słyszę, że jestem ponaciągany, że za dobrze wyglądasz na faceta w tym wieku. Ale żadnych interwencji chirurgicznych nie robiłem, odpowiedział im muzyk. Jednocześnie Skawiński nie ma nic przeciwko temu, żeby inni czerpali z medycyny estetycznej. Botoks nie jest niczym złym, zapewnił.